Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Viper. W dzisiejszym odcinku testujemy sobie niewielką dosyć wyrzutnię Illusion Missile 100 strzałów. Jest to wyrzutnia piszcząca od producenta Tropic. Za taką wyrzutnię musimy zapłacić około 17 zł, więc jeśli na wyrzutnię 100 strzałów jest to bardzo mało, ale no zobaczymy sobie jej efekt. Na samym przodzie mamy informacje o producencie i informacje o produkcie. Podają nam, że ta wyrzutnia jest klasy drugiej. I instrukcja całe użytkowania. Jeszcze zasady użytkowania takich wyrobów poruszymy sobie w momencie jej odpalania. Nie będę właśnie tu unboxował, bo nie ma za bardzo co. Tylko tak sobie się rozglądam za lądem. A, już znalazłem. Co nam jeszcze producent podaje ciekawego? Że na 8 metrów zlatują pociski i że całkowita zawartość mieszanki prochu to 70 gram. Także całkiem sporo. Sama sobie wyrzutnia jest dosyć ciężka. Ale czy jest warta zakupienia? Dowiemy się już za chwilę. Zapraszam. Oczywiście przed odpaleniem ustawiamy wyrzutnię sztywno i przygniatamy ją z dwóch stron kamieniami. Szukamy systemu inicjującego na wyciągniętej ręce. Odpalamy ląd. Witam was już na podsumowaniu naszej wyrzutni Illusion Missiles 100 strzałowej. Powiem ogólnie wypowiedzenie w ten sposób, że efekt był całkiem przyzwoity. Było sporo strzałów, nawet głośno wybuchały, fajnie piszczały. I sądzę, że taką wyrzutnię jest jednak warto zamówić sobie na sylwestrowe strzelanie, czy nawet przed sylwestrem, bo nie jest to zbyt jakieś efektowne, głośne w ogóle, ale takie do zabawy naprawdę fajne. Jako z ciekawości pokażę wam, jak wygląda taka wyrzutnia bez tego opakowania. Mam tu bardzo dużo takich połączonych rurek. Nie zazdroszczę temu, kto to łączy. Brudne to jest bardzo. Także ode mnie dla tej wyrzutni jest ocena 6 z plusem na 10. Także nawet przyzwoity produkt. I podziękowania z mojej strony dla producenta Tropic za podesłanie mi tej właśnie oto wyrzutni do testów. Ja na tą chwilę mogę was jeszcze zaprosić do dołączenia do mojej grupy na Facebooku, do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli też możesz zostawić łapkę w górę i nie zapomnij jednak dusić reflinka na nowy palnik. Także cześć.